Szanowna Pani, Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie mnie do udziału w Państwa spotkaniu. Chciałam Państwu powiedzieć troszkę, ten wykład będzie takim troszkę taką mieszanką. Będą informacje dotyczące i patogenezy, i wskazań do badań, i tego, czego Państwo powinniście oczekiwać od lekarzy. Jednocześnie też troszkę o zespołach, które są powiązane z tętniakami aorty, a nie są dokładnie zespołem Marfana. Mogę tylko ten do pokazywania. To może ja sobie tutaj stanę, dobrze, przepraszam. Tak to, proszę Państwa, będzie wyglądało. Diagnostyka, diagnostyka różnicowa, konieczność badań okresowych, wskazania do leczenia operacyjnego i co robić, żeby zwiększać bezpieczeństwo pacjentów. Chciałam Państwu przedstawić takie niedawne badanie z Clinical Research in Cardiology dotyczące grupy badanych chorych Danish Marfan, czyli z Danii. Badano 412 pacjentów i spośród tych pacjentów 150 miało zdarzenie aortalne, to się tak nazywa, tak nazywamy, 70 miało dysekcję aorty. Spośród tych, co mieli profilaktyczną operację, 14 potem miało zdarzenie aortalne. O co chodzi? Otóż okazuje się, że u 44 pacjentów zespół Marfana był zdiagnozowany po epizodzie rozwarstwienia. Nie było różnicy w odniesieniu do płci. Mediana wieku była bardzo różna, czyli zakres od 18 do 74 lat. Czyli z tego wynika, że wczesne rozpoznanie zespołu Marfana może zmniejszyć częstość powikłań. Jeśli byśmy wiedzieli, że ci pacjenci wiedzieli, być może nie doszłoby do tego zdarzenia. Kryteria z Gandawy są pewnie Państwu znane. Dwa kardynalne kryteria dla rozpoznania zespołu Marfana, poszerzenie opuszki i ektopia soczewek, niestety nie zawsze występują. Część pacjentów spełnia kryteria systemowe i wtedy można powiedzieć, że widać zespół Marfana, no ale niestety spora grupa pacjentów ma tylko, na przykład, która trafia do nas, ma poszerzenie opuszki aorty i ma i dopiero badanie genetyczne jest niezbędne do postawienia rozpoznania. Tutaj Państwo macie napisane takie Z-score. Z-score to jest liczba odchyleń standardowych od średniej populacyjnej. I my się tym bardzo często posługujemy. Każdemu pacjentowi nawet w rozpoznaniu wpisujemy, jakie ma wartości, ponieważ jest Z-score powyżej 2,1, to już to się nazywa tętniakiem. Tętniak to nie jest nic tak, nie jakaś bulwa, tylko po prostu jest to poszerzenie aorty powyżej dwóch odchyleń standardowych dla danej populacji. Jeśli wywiad rodzinny jest dodatni, to wówczas jest znacznie łatwiej rozpoznać zespół Marfana, ponieważ wtedy wystarczy tylko ektopia soczewek lub tylko kryteria systemowe lub tylko poszerzenie opuszki aorty. Jedna czwarta mutacji w fibrylinie są mutacjami de novo. Zatem u pozostałych pacjentów, pozostali pacjenci muszą mieć obciążony wywiad rodziny. Czyli u 75% pacjentów, gdybyśmy badali rodziny, to moglibyśmy wcześniej wykryć zespół Marfana. Kryteria systemowe, ja tu nie będę Państwu je opowiadać, ale my je oceniamy u każdego pacjenta przynajmniej raz na początku. Jeśli jest tych 7 punktów, no to wtedy pacjent spełnia kryteria systemowe dla rozpoznania zespołu Marfana. Myśmy opublikowali badania genetyczne, wtedy to były i exom, czyli badaliśmy wszystkie odcinki genów kodujące białka i parę trusaid one, czyli tak zwany exom kliniczny, czyli te geny, w których znaleziono choroby u człowieka. I w trzech rodzinach bez badania genetycznego, na przykład w tej rodzinie, nie byłoby możliwe rozpoznanie zespołu Marfana. Także badania genetyczne są pomocne w diagnostyce. Zdiagnozowanie zespołu Marfana to jest przyspieszenie decyzji o zabezpieczeniu, o leczeniu operacyjnym. W diagnostyce różnicowej zespołu Marfana wyróżniamy takie trzy zespoły, które są bardzo bliskie do fibryliny. Zespół ektopii soczewek. Otóż są pacjenci, którzy mają tylko problemy z oczami, nie mają żadnych, przepraszam, kryteriów systemowych. I mogą mieć wariant w genie nawet fibryliny, ale nie powiązane z tętniakami. Są pacjenci, którzy mają wypadanie płatka zastawki mitralnej, poszerzenie aorty, które nie spełnia tych kryteriów i troszkę kryteriów systemowych, przynajmniej z jedną cechą szkieletową.
I wyróżniamy jeszcze zespół prolapsu mitralnego, gdzie jest prolaps mitralny i poszerzenie aorty niespełniające kryteriów właśnie tego powiększenia takiego patologicznego i kryteria systemowe niespełnione. To jest niezależnie od tego, pokazuje podłoże genetyczne, nie będę tutaj się jako hasła, że są zespół Loisa-Dietza, który Państwu pokażę, Ehlersa-Danlosa, cały szereg różnych, całe szerokie podłoże tutaj zmian TGFBR1, BR2, troszkę to Państwu pokażę, także inne geny też zaangażowane w choroby właśnie tętniaków aorty wstępujących zespołowych i niekoniecznie trzeba myśleć, że nie wszyscy mogą mieć taki sam przebieg kliniczny. I tutaj właśnie u naszych pacjentów znaleźliśmy mutacje w różnych tych genach TGFBR1, BR2, które też prowadziły do tętniaków, do poszerzenia aorty i pozwalały na wcześniejsze leczenie operacyjne. To jest takie badanie, które jest zdjęcie ze strony organizacji Loisa-Dietza, żeby Państwu pokazać, co takiego naprawdę fibrylina jak gdyby sekwestruje taką potężną cytokinę. I ona rozrabia, powoduje przebudowę macierzy zewnątrzkomórkowej, a współpracuje przez te dwa receptory, mutacje w tych genach, które kodują białka, tych prowadzą do zespołu Loisa-Dietza. No i teraz zespół Loisa-Dietza, wtedy też są różne cechy naczyniowe, szkieletowe, czaszkowo-twarzowe, skórne, możliwe powikłania związane z ciążą, pęknięcie macicy. Jest to troszkę inna choroba, ale bardzo dużo się cech zazębia zespół Loisa-Dietza i zespołem Marfana. Budowa klatki piersiowej, natomiast tętniaki, tętnic mózgowy tutaj są częste. Dysekcje innych naczyń, cechy skórne mogą być podobne. No i to właśnie te takie dwa geny krótkie, różne zmiany, żeby też w tym, które prowadzą do tego zespołu Loisa-Dietza. Dlatego to pokazuje, że w odróżnieniu od zespołu Marfana nie ma pewnych kryteriów klinicznych, na których możemy postawić rozpoznanie. Czyli te wszystkie cechy tutaj Państwo widzieli, tutaj jest tu kliniczne i dopiero badanie genetyczne możemy powiedzieć, że mamy zespół Loisa-Dietza typu pierwszego, drugiego, trzeciego i tak dalej. Bez badania genetycznego na pewno tego zespołu nie można rozpoznać. Tylko Państwu pokazałam, jak te geny wyglądają. I tutaj jeszcze też taki niby skomplikowany slajd, ale chcę tylko Państwu tak zwani kluczowi gracze. Fibrylina, czyli tutaj pod kątem zespołu Marfana, tutaj jest ta sekwestrowana, ta TGF-beta, ta potężna cytokina, która rozrabia, TGF-BR1, BR2. Tu jeszcze takie białka, których tam są mutacje stwierdzane w szlaki sygnałowe i tutaj komórka, w jądrze są decydowane, które białka są, prowadzą do, będą syntetyzowane, które będą powodowały przebudowę macierzy zewnątrzkomórkowej. Tu jest COL3A1, który jest powiązany z zespołem Ehlersa-Danlosa. I te zespoły można próbować, tak jak powiedziałam, różnicować klinicznie. Na pewno, jeśli jest ektopia soczewek, to na pewno nie jest to zespół LDS, ani ten Spinzel-Goldberg. Cechy, deformacje klatki piersiowej są wszędzie, arachnodaktylia też jest, czyli pająkowatość palców to jest raczej w zespole Marfana, ale też w tym zespole Ehlersa-Danlosa. Ehlers-Danlos to, proszę, Loisa-Dietza, a hipertrofia, szeroko rozstawione oczy częstsze są w zespole Loisa-Dietza. Także można próbować różnicować, ale wiele cech po prostu się zazębia w tych chorobach. Dla zespołu tego właśnie Spinzena Goldbergera powiązanego z tym genem, to jest tak zwana niepełnosprawność intelektualna. Wszystkie cechy zespołu Marfana i niepełnosprawność intelektualna to jest ten zespół powiązany ze SCI, a on jest o tyle, później trzeba operować tych pacjentów, więc to jednej strony jest gorzej, że jest problem intelektualny, ale oni wymagają po prostu, rzadziej dochodzi do dysekcji. Wczesne dysekcje są właśnie charakterystyczne, pokazywałam Państwu te, dla TGF-1, dla tych mutacji w zespole Loisa-Dietza.
No i ten jeszcze taki zespół, który można powiedzieć bardzo typ naczyniowy zespołu Ehlersa Danlosa, coraz więcej wiadomo, tu są kryteria, które można, ale to są bardzo ciężkie kryteria i ciężka choroba tętniaki, pękanie ścian tętnic. Tutaj mierzenie i chodzenie do lekarza i co roku niczego de facto nie zmienia, bo to są sprawy zero-jedynkowe, po prostu problem jest wtedy, jest ostre zdarzenie. Tutaj nie ma czegoś takiego jak w zespole Marfana czy zespole Loisa Dietza, że się powiększa wymiar aorty. Więc wymiar aorty prawidłowy, następnego dnia może być pęknięcie. To jest niestety niedobra choroba do chorowania, ale właśnie wywiad rodzinny, to są kryteria główne, wywiad rodzinny, pęknięcie aorty w młodym wieku, spontaniczna perforacja narządu wydrążony, czyli jelita, pęknięcie macicy, utworzenie przytoki szyjno-jamistej bez urazu. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne nawet traktuje tą chorobę jako przeciwwskazanie do ciąży, ale jak znalazłam publikacje, które jednoznacznie pokazują, że w zależności od rodzaju mutacji, jeśli są mutacje skracające, które prowadzą do tak zwanej haploinsuficjencji, a nie do zmiany białka, to wtedy nie ma żadnych powikłań, więc to też trzeba bardzo się temu dokładnie przyjrzeć. No i są różne inne cechy, które mogą być wspólne z zespołem Marfana i siniaczenie i spontaniczna odma opłucnowa, przedwczesne starzenie, problemy ze ścięgnami, zanik dziąseł, powszechny początek żylaków. Proszę Państwa, czego Państwo powinniście oczekiwać od doktorów, żeby Was, że tak powiem, traktowali poważnie? Badanie echokardiograficzne przy rozpoznaniu, aby ocenić wielkość korzenia aorty i aorty wstępujące w momencie rozpoznania i 6 miesięcy później, aby ocenić tempo powiększania aorty. Każdy pacjent z zespołem Marfana powinien mieć badanie na wstępie, na wejściu i po 6 miesiącach. No i potem, w zależności od tego, jeśli aorta jest powyżej 4,5 cm, to badamy się mniej więcej co 6 miesięcy, a jeśli spełni się 4,5, no to badamy się raz do roku. Takie są standardy. Pacjenci z zespołem Marfana powinni mieć wykonane obrazowanie zarówno aorty piersiowej, jak i brzuszne. To nie znaczy, że mają mieć za każdym razem wykonywane obrazowanie aorty brzusznej, ale przynajmniej raz, jeśli jest wszystko w porządku, to można to w jakiś odstępach czasowych. Natomiast nie znalazłam informacji, żeby u każdego pacjenta z zespołem Marfana badać tętniaki, szukać tętniaków tętnic w głowie. Natomiast pacjenci z zespołem LDS-a powinni mieć częstsze badanie od głowy do miennicy. To jest, bo tu są tętniaki tętnic mózgowych, mogą występować. Obrazowanie aorty jest zalecane krewnym pierwszego stopnia pacjentów z tętniakiem lub rozwarstwieniem aorty piersiowej w celu wykrycia bezobjawowej choroby. Jeśli oczywiście stwierdzimy u tego krewnego pierwszego stopnia poszerzenie aorty piersiowej, no to trzeba badać jego krewnych pierwszego stopnia. To jest oczywiste, to jest tak zwane kaskadowe badanie krewnych. No jeśli się znajdzie mutację u krewnego pierwszego stopnia, to trzeba zaproponować poradę i badanie genetyczne, a potem badać tych chorych, którzy i obrazowanie wykonywać u tych, którzy mają mutację. To też jest rozsądne. Europejskie zalecenia z 2014 roku, tutaj znalazłam odnośnie, to tak dokładnie się do zespołu Marfana nie odnoszą, ale w kryteriach do operacji, to tak, ale w sensie obserwacji, zaleca się wykonanie CT lub MRI z kontrastem dla potwierdzenia rozpoznania przewlekłego rozwarstwienia. Ważna jest ścisła obserwacja, przepraszam, oczywiście pacjentu, aby wykryć te objawy powikłań. U bezobjawowych powinno się rozważyć wykonanie tak zwanej operacji rekonstrukcyjnej, to pewnie o tym profesor Mariusz Kuśmierczyk będzie mówił. No i trzeba oczywiście ściśle kontrolować ciśnienie tętnicze u pacjentów, którzy mają przewlekłe rozwarstwienie. Poniżej 130 na 80. Tutaj są po leczeniu wewnątrznaczyniowym, ale to, tak jak Państwu mówiłam, te wymiary leczenia stentami w chorobach, a w zespole Marfana się w żaden sposób nie zaleca. Natomiast tu są te wymiary, których, to co Państwu mówiłam, poniżej 45 coroczne badania, a powyżej obrazowanie co 6 miesięcy. No i badania genetyczne w chorobach aorty. Klasa pierwsza, poziom dowodów C, to znaczy to jest stanowisko ekspertów. Zaleca się badanie krewnych pierwszego stopnia
celu zidentyfikowania rodzinnej postaci, w której wszyscy krewni mają 50% szansy na nosicielstwo mutacji. No oczywiście skierowanie do genetyka w celu zbadania rodziny. Trzeba badać zdrowych krewnych obciążonych ryzykiem do czasu postawienia lub wykluczenia rozpoznania klinicznego lub molekularnego. No i w przypadku rodzinnych niezespołowych tętniaków powinno się rozważyć badania pod kątem tętniaków nie tylko aorty piersiowej, ale w całym drzewie tętniczym, w tym tętnicach mózgu. To co mówiłam, że w losie DICU tośmy powinni tak robić. No i teraz co się robi, leczenie, to jest informacja na temat losartanu. Co ten losartan robi? Losartan hamuje działanie angiotensyny drugiej na receptor, to jest taki silny czynnik presyjny, ale też ten czynnik, który stymuluje tą cytokinę TGF-beta, którą Państwu pokazywałam, która sprzyja przebudowie całej macierzy zewnątrzkomórkowej. I tutaj te działania, które się nakierowane na hamowanie tego, mają zmniejszyć funkcjonowanie tej cytokiny. Badanie Marfan-Sartan, średnia wieku 29 lat, 151 osób leczonych losartanem, 148 placebo. Proszę Państwa, duża rozpiętość wiekowa, duże różne mutacje troszeczkę, ale większość w fibrylinie. Wszyscy byli praktycznie leczeni, znaczy 86% było leczonych beta-blokerem. Na początku zeskor był duży, ale było duże odchylenie standardowe, więc badanie nie wykazało wpływu na poszerzenie aorty w okresie 3 lat. Tak to zostało pokazane. I teraz mamy tutaj, pani mnie pytała o irbesartan. Proszę Państwa, irbesartan jeszcze nie jest opublikowany. Był prezentowany w 2018 roku na Towarzystwie Kardiologicznym i on, grupa pacjentów 192, zmiana absolutna, byłam w 0,53 mm w grupie leczonej irbesartanem, a w grupie leczonej placebo była większa zmiana. W związku z tym, jak gdyby można powiedzieć, że w tej małej grupie wykorzystano, stwierdzono korzystny wpływ irbesartanu. Czym się różni irbesartan od losartanu? Tym, że to jest dla mnie bardziej racjonalne, bo irbesartan jest lekiem długo działającym, więc bardziej pokrywa dłuższy okres w ciągu doby. Więc nie należy się bać, jak doktor daje zamiast losartanu irbesartan. Nawet nie wiedział, był określony, jego nie było, teraz się irbesartan u nas znowu pojawił. Proszę Państwa, to jest dla wszystkich ludzi, to nie jest dla pacjentów z zespołem Marfana. Jakie są czynniki ryzyka ozwarstwienia aorty piersiowej? Wiek i płeć, nie możemy tego modyfikować. Nadciśnienie tętnicze. Im niższe ciśnienie, tym będzie mniejsza szansa na rozwarstwienie aorty. Czynnik, którego być może warto sobie też zdawać sprawę, że papierosy to są czynnikiem ryzyka ostrego rozwarstwienia, są wrodzone zaburzenia, choroby zapalne. To dotyczy obecność tętniaka, jeśli jest, oczywiście sprzyja rozwarstwieniu. Teraz chciałam Państwu pokazać takie badanie z 2015 roku. Obserwowano 646 pacjentów z zespołem Marfana, kryteria z Gandawy, lata 98-2013, średni wiek 36 lat, duża powierzchnia i 83% miało mutacje w fibrylinie. Leczenie chirurgiczne aorty wstępującej 37%, czyli jest to choroba, której aorta wstępująca wymaga operacji, wymaga zabezpieczenia. 7% miało przed pierwszym obrazowaniem, po pierwszym, zaraz po rozpoczęciu to było 1/5 i potem w trakcie obserwacji. W ciągu tych 15 lat było jedynie 2 dysekcje aorty wstępujące, czyli 0,3%. No i teraz co zmniejsza ryzyko dysekcji typu B, czyli dysekcji aorty wstępującej? Proszę Państwa, w analizie wieloczynnikowej jedynie stosowanie ARBs, czyli blokerów receptora angiotensyny, czyli irbesartan, losartan, zmniejsza o 70% ryzyko, i to jest jedynie w analizie wieloczynnikowej, tylko to zostało jako ten wskaźnik, że zmniejsza ryzyko wystąpienia rozwarstwienia aorty typu B. Jakie jest 10-letnie ryzyko rozwarstwienia aorty typu B w zespole Marfana?
na podstawie tych łącznie u tych pacjentów 53 na 600 miało to rozwarstwienie. Bez czynników ryzyka jest 6%, z jednym czynnikiem 19%, z dwoma 34%. To jest sporo. Jakie są czynniki ryzyka rozwarstwienia aorty typu B? Przebyta operacja aorty i wyjściowy wymiar aorty stępujący powyżej 27 mm aorta stępująca, jak pani doktor radiolog jest tutaj obecna, to jest zupełnie prawidłowe. Natomiast warto jest domagać się od radiologów i od lekarzy informacji w pierwszym badaniu, jaki mamy wymiar. Ja poinformowałam naszych radiologów, wysłałam im publikację i pacjenci po prostu powinni mieć napisane na wyniku, jaki mają wymiar proksymalnej części aorty stępującej, bo ten wynik jest, no jest czynnikiem rokowniczym wystąpienia. Wiadomo, że u tych pacjentów trzeba drastycznie pilnować ciśnienia tętniczego i pilnować leków, żeby mieli niskie ciśnienie, bo to istotnie zmniejsza ryzyko rozwarstwienia. Więc to jest informacja, której powinniśmy tą informację pacjentom dostarczać i będziemy to robić, poinformowaliśmy naszych radiologów. Proszę Państwa, kiedy powinniśmy operować kierować pacjentów na zalecenie klasy pierwszej? No jest może trochę nudne, aniołeczku, ale 50 mm, to Państwo wiecie, to większość doktorów już dobrze pilnuje. 45 mm u pacjentów z zespołem Marfana i czynnikami ryzyka. Jakie są czynniki ryzyka? Rozwarstwienie aorty w wywiadach rodzinnych, naciśnienie tętnicze, wzrost średnicy aorty powyżej 3 mm na rok, ciężka niedomykalność aortalna lub mitralna i planowana ciąża. Jeśli pacjentki planują ciążę i mają wymiar powyżej 45, powinny mieć z operacji profilaktyczną. To było 2014, teraz 2017 standard, to już ostatni slajd taki standardowy. Operacja jest, to zostało utrzymane, 50 mm więcej, natomiast 45 mm z zespołem Marfana i czynnikami dodatkowymi też zostało, natomiast doszły mutacje w genach. Zobaczcie Państwo, TGFB1, BR1, BR2. Jeśli nie mamy pacjenta zdiagnozowanego, to możemy go nie wysłać na operację, gdy ma powyżej 45 mm. I tu jest genetyka praktyczna tętniaków, aorty piersiowej. Od 3,5 do 5,5 mamy geny wypisane. Fibrylina, czyli zespół Marfana. Między 4,5 a 5 pacjenci powinni być operowani, w zależności od tego, czy mają te czynniki ryzyka dodatkowe, czy też nie. Pozostały na przykład ten gen skinny, który Państwu pokazywałam, zespół Marfana i niepełnosprawność intelektualna, można trochę poczekać. TGFB1 wcześniej, między 4 i 4,5. 4,5 już trzeba operować. W tym kierunku idziemy, także badania genetyczne są nam bardzo potrzebne, żeby można było właściwie pacjenta w dobrym okresie zakwalifikować do operacji. To jest na razie stanowisko stanfordzkie. Do standardu weszły tylko dwa geny, a to jest tylko kwestia czasu, kiedy wyjdą kolejne. Proszę Państwa, to wzięłam ze strony Marfana. Emergency Alert Card, nie wysyłaj tej osoby do domu, a zanim nie wykluczysz dysekcji aorty. Tutaj coś takiego napisałam po polsku, być może można to będzie. Na przykład możemy jakimś sponsorem taką kartę dla Państwa przygotować, karta bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia. Nie odsyłaj tego pacjenta do domu dokładnie, dopóki nie wykluczysz rozwarstwienia aorty, nazwisko i imię, podpisane przez, musi być autoryzowane przez lekarza i takiemu każdemu pacjentowi taką kartę być może można by było z pomocą sponsorów przygotować. Pacjenci na przykład z chorobą z cukrzycą, pacjenci z defibratorem mają takie opaski. Mam wszczepiony ICD, mam cukrzycę. Może dobrze by było mieć taką opaskę, mam zespół Marfana, mogę mieć rozwarstwienie aorty w sytuacji, gdy na przykład ktoś straci przytomność i w jakimś miejscu publicznym, żeby mu ułatwić pomoc. Żeby po prostu, to jest takie, jeśli spojrzałam dzisiaj na stronę internetową grupy pacjentów z zespołem Loisadica, oni taką kartę, to jeszcze mogę mieć rozwarstwienie aorty i dysekcję tętnic. Więc to jest
No, tak się uważam, że to jest dobry pomysł, bo pacjenci czy z cukrzycą, czy z defibrylatorem takie opaski noszą. Więc to w sytuacji zagrożenia może pomóc uzyskać pomoc właściwą, a nie być odsyłanym ze szpitala do szpitala i nie wiadomo, o co chodzi. Proszę Państwa, to już Państwo pewnie wiecie, ostrzeżenie FDA o możliwości wywołania tętniaka aorty i dysekcji u pacjentów z dziedziczną predyspozycją, przepraszam. FDA ostrzega, że antybiotyki fluorochinolowe mogą powodować tętniaka aorty u niektórych pacjentów. Jeśli jest predyspozycja do tętniaków, nie należy stosować tych leków. Czyli ciprinol, tarivit, nolicin, wszystko inne, musicie Państwo o to też zadbać, może też dać jeszcze raz na stronę internetową. Te leki są powszechnie stosowane w infekcjach dolnych dróg oddechowych, infekcjach układu moczowego i to jest niebezpieczne dla pacjentów z zespołem Marfana, jak również z innymi tętniakami, chorobami dziedzicznymi. Czy można zespoły aortalne, czy można zapobiec powikłaniu? Proszę Państwa, wczesne rozpoznanie to jest klucz do zapobiegania ostrym rozwarstwieniom. Regularne badania okresowe aorty, to naprawdę tego nie można, że tak powiem, trzeba się tego domagać. Rygorystyczna kontrola ciśnienia tętniczego, dostosowanie aktywności fizycznej, stosowanie leków. W pierwszej kolejności beta-blokery, sartany korzystne są w zapobieganiu rozwarstwienia aorty typu B, no i zwiększanie świadomości w społeczeństwie. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałam tylko pokazać, że pracuję w Ośrodku Badań Przesiewowych Dziedzicznych Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego. Część z Państwa, którzy tutaj chodzi do ośrodka, to zna te osoby. Zakład Genetyki Medycznej z profesorem Płockim i z panią magistrem Stawińskim. Pani doktor Jasia Ponińska bada geny w tętniakach, u pacjentów z tętniakami i rozwarstwieniami i ona bardzo dużo robi w tym celu. I no, u nas doktor Ilona Michałowska i zespół doktor Magdalena Marciak w pracowni w Zakładzie Radiologii. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pani profesor.